Okej, siemaneczko wszystkim, ja jestem Spajki i witam was w unboxingu kolejnym na moim kanale, gdzie mamy sobie taką oto paczuszkę, tu pozakrywam, żeby nie było. Są to oczywiście książki The Most Wanted: Powrót do Rockport. Gdzieś powinniście mieć pewnie linka do vloga o tej książce na moim kanale. Obiecałem wam, że zrobię unboxing z tego, jak tylko do mnie przyjdą. No i tak się złożyło, że przyszły do mnie. Mam nadzieję, że oglądacie to tego dnia, kiedy to nagrywam. Jak się wyrobię, to pewnie tak będzie. No i cóż, no to oczywiście dwie książki. Tutaj niestety coś się stało w trakcie dostawy, ale to nic nie szkodzi. To nawet ułatwi otworzenie. No i dobra, nie mam w sumie co przedłużać. Weźmiemy sobie magiczne nożyczki. Mam nadzieję, że w takiej formie mam jakoś to będzie pasować. Nie miałem jakiegoś lepszego pomysłu. Ja cię to może wezmę tak poza kamerę, i tak, bo tak będzie mi łatwiej. Mam nadzieję, że tak jakoś to sensownie się otworzy teraz. O, dobra. Jakoś to schodzi. Nawet elegancko. O, tu jeszcze jest jakaś druga warstwa tego w ogóle. Okej, dobra. To nie będzie jednak takie łatwe przy otwieraniu, jak sądziłem. Głównie ze względu na tą kochaną brązową taśmę, którą wszyscy kochamy na tym świecie. Dobra, dałem radę. Oj, mam nadzieję, że nie popsułem książki, bo trochę się tutaj rozrywało. Ten czarny papier. Dobra, to wezmę. Okej, mamy to spakowane tutaj. Tutaj mi się przejechało nożyczkami trochę. Dobra, a to już powinno być łatwe do odpakowania. Oczywiście szacunek dla Melory, że w ogóle ogarnęła to wszystko. Jak czytałem, to, ile na tym siedziała, to trochę roboty z tym było. I dobra, otwieramy oczywiście. Okej, dobra. Mogę to już jakoś wyjąć, czy muszę to jeszcze bardziej odtegować? Dobra, chyba mogę. Prawie. Długo nie musiałem czekać w sumie na to, aż przyjdzie. Mnie się przyszły po tygodniu. Bo jakby to powiedzieć. Jak zostały ogłoszone w sprzedaż, że już książki można zamawiać, to tydzień później zaczęły się dopiero wysyłki, bo no wiecie, najpierw zbierano ludzi, którzy chcą i tak dalej. Jezu, to serio jest ciężkie do otworzenia, może jednak to przetnę. No więc, a wysyłka była chyba piątek 19, piątek to był chyba 19 sierpnia, więc nie tak długo, bo mamy teraz poniedziałek, a weekendy wiecie, poczta raczej nie przychodzi. Okej, dobra, już tu schodzi wszystko ładnie. Już tu widać okładkę. Mam nadzieję, że widać. Nie no, widać. Okej, dobra, poszło. Rzucimy na bok. No i dobra, to jest ten pierwszy. Wow, wygląda fenomenalnie. Nie wiem w sumie ile to jest. Nie wiem jakie to wymiary ma, ale tak się prezentuje. I tu mamy oczywiście okładkę z tyłu razem z patronatami medialnymi. To są oczywiście strony internetowe poświęcone Need For Speedom. A tutaj są kanały YouTube, które wpłynęły ostro na promocję książki. To oczywiście jest przy tomie pierwszym. Nie wiem czy... a to może zaraz powiem. To jest KidKobon, chyba dobrze pamiętam. Oczywiście Kemot i pan tutaj. No i to jest tom pierwszy. Tak się oto prezentuje. O, 340 stron tomu pierwszego. To jest 10 pierwszych rozdziałów z tego, co pamiętam, może zobaczę, słuchajcie. To poza kamerą patrzę, bo wiecie, nie będę wam pokazywać zawartości książki, no bo to by wyszło tak to bez sensu. Nie, no tak, chyba 10, to, tak, to było 10 rozdziałów. No, więc tak się prezentuje tom pierwszy. I tutaj mamy tom drugi. Z taką oto przepiękną okładką. Jest oczywiście autor, tak samo jak tutaj było, Andreas Slanski. W ogóle jaki jest różnica w rozmiarach? Jest praktycznie niewidoczna. Tam chyba było mówione, że 5 mm wyższa chyba jest ten drugi tom, ja to potrafię tu dostrzec. Nie wiem, na kamerze raczej tego nie dostrzec. Zresztą nawet widać trochę. A nie, teraz to widać, że tom drugi. No dobra, bo nierówna kanapa, wiecie. No i dobra, i oczywiście w tym samym przypadku też są patroni medialni. O, Moment, czekajcie, tutaj brakuje coś. Aha, czyli ENFS tutaj nie ma. Nie wiem, może po prostu nie promowali drugiego tomu. No i dobra. No i oczywiście gdybym ja wpłynął ostro na tą promocję książki, co oczywiście jeszcze miejsca nie miało przed tomem drugim, nie wyrobiłem się po prostu, jak widać, to trudno. To też pewnie bym tutaj wymieniony. Zobaczymy, może przy tomie trzecim się uda. No i książka równie się fajnie tu prezentuje, jest o tom drugi. Coś jeszcze ciekawego jest zawartego w ogóle? No, że jest tutaj przekład właśnie Karolina Marchewka, czyli Melora. No i tu jest powymienione wszystko, kto co zrobił. Oj, nie będę tu pokazywać. Tutaj wszystko jest powymieniane, kto co zrobił. No więc generalnie rzecz biorąc, książki prezentują się moim zdaniem świetnie. Pasują do siebie oczywiście też, jak ktoś chce na półkę postawić. Ładnie, elegancko. No i cóż, za rok jeszcze ma być prawdopodobnie tom trzeci, bo polska książka ma być właśnie na trzy tomy podzielona, gdzie oryginał był w dwóch tomach, ale wiecie, polski język bardziej obszerniejszy. No i dobra, coś jeszcze mogę tu o tym powiedzieć. A, że ta okładka jest zrobiona autorsko, w sensie przez Radka chyba bodajże, aż zobaczę. Chyba on robi tutaj, odpowiada za grafikę. Tak, projekt okładki Radosław Michał Krawczak, tak, to Radek robił. Gdzie oryginał książki chyba miał tą okładkę? Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać tom trzeci. No i generalnie biorąc to tyle. W opisie zamieszczę wam wszystkie linki do stron książki polskiej, żebyście sobie zobaczyli, może kupili. Nakład się skończył książek, ale jest jakaś lista oczekujących, więc pewnie będzie jakiś dodruk w najbliższym czasie, a jak nie, to zawsze macie wersję elektroniczną, żeby sobie kupić. Ja tak zrobiłem w przypadku tomu pierwszego, gdy jeszcze nie było wersji papierowej. No a na ten drugi po prostu poczekałem i teraz przyszły oba. Mam nadzieję, że światło jakoś sensownie tutaj wygląda, no bo nie, tak. No cóż, dobra, więc to byłoby na tyle. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Książki prezentują się moim zdaniem właśnie wyśmienicie. I jestem zadowolony, że mogłem je już kupić. Więc do zobaczenia w następnych materiałach. Zajrzyjcie też do poprzednich, jeśli nie oglądaliście. Wszystkie ważne linki macie podane w opisie. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć.